Wadą wszystkich tych propozycji jest to, że to dopiero projekty, a nie... Ustawa zakazuje także m.in. ingerencji genetycznych i zakłada stosowanie in vitro po co najmniej rocznym leczeniu niepłodności. Ostrzał był tak silny, że żołnierze zablokowali drogę do Debalcewy aż na 30 tygodni. Rzeczywiście przyglądamy się tej sprawie i powiem szczerze, nie mogę wyjść z podziwu jak pewien rodzaj godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku po 17. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Nowatorskie podejście do języka i formy opery będzie jednym z głównych motywów rozpoczynającej się już 16 września warszawskiej jesieni. Dyrektor festiwalu Tadeusz Jelecki poleca zagubioną autostradę Olgi Neuwirth z librettem noblistki Elfriede Jelinek w oparciu o scenariusz kultowego filmu Davida Lynch'a. To teren eksperymentu sztuki nie tylko muzycznej, ale w ogóle teatralnej, języka filmowego. W operze dzisiaj obecne są nowe technologie, no ale przede wszystkim w operze się śpiewa, więc eksperymentuje się też z głosem. Warszawska jesień potrwa do 24 września. Koniec wakacyjnej przerwy w trójmiejskich teatrach. Na swoje nowe spektakle zapraszają dziś Teatr Miniatura w Gdańsku i Teatr Muzyczny w Gdyni. Iwona Wyciślok. Pierwszym punktem teatralnego weekendu będzie premiera spektaklu Czyż nie dobija się koni? Sztukę na podstawie powieści McCoy w Teatrze Wybrzeże reżyseruje Wojciech Kościelniak. Premiera 2 kwietnia na dużej scenie. Dzień później, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Gdański Teatr zaprasza na dzień otwarty. Już po raz 10 odkryje przed nami na co dzień skrywane tajemnice sceny i otworzy podwoje teatralnych pracowni. Także 3 kwietnia podczas finału ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru w Gdańsku oraz 7 innych polskich miastach odbędą się spacerowniki teatralne. W Gdańsku spacer poprowadzi Mieczysław Abramowicz, opowie o znanych i nieznanych miejscach związanych z teatrem. Start o godzinie 12 pod Teatrem Wybrzeże. Trójmiasto, Iwona Wyciślok, TOK FM. Katowice świętują 151 urodziny. W najbliższy weekend kolejne koncerty, także plenerowe w strefie kultury. Początek 16, wstęp wolny. W tym roku Katowice chcą podkreślić, że należą do miast muzyki UNESCO, dlatego na scenie pojawią się muzycy związani z takimi właśnie miastami. Mówi Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Le Tambour de Braza, ogromny zespół kongijskich bębniarzy, oczywiście odwołuje się swoją muzyce do kongijskiej tradycji, ale przetwarza ją na bardzo współczesny muzyczny język, sięgając i po elementy reggae, i po elementy rapu. Po nich goście z Ameryki Południowej, Kolumbia, Bogota, La Chiva Gantiva, fantastyczny zespół, którego muzyka jest nazywana najlepszym i naturalnym środkiem antydepresyjnym. A punktem kulminacyjnym soboty ma być koncert Krokę i Anny Marii Jopek. Katowice, Ola Brodziak, TOK FM. A kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 5.40. Zapraszam. Pogoda. Piątek, piąteczek, piątunio to upalny dzień i to w prawie całej Polsce. Na termometrach od 24 do 25 stopni w Suwałkach, przez 26-27 na całym Pomorzu. Może jeszcze ktoś się wybierze nad Bałtyk. Przez 28 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu, Lublinie do 29-30 stopni na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Osoba, która kiedyś ze mną pracowała i powiedziała mi właśnie, że ona tak widzi. To są zwykłe okulary przeciwsłoneczne, ale bardzo mocno w środku zamazane wrześmią, ale taka już zaawansowana. Czasami na przykład ktoś na przykład mnie posądza, sąsiedzi, że jakoś nie poznaje, nie? Ale ja go po prostu nie widzę, nie? Ja go dopiero widzę, jak go minę, nie? Mówię, a znowuś przeszedłem do pana. Zrobienie plamki. Okay. Czyli nie będę widzieć środka, tak? Tak. Nie widzę środka. Znaczy nie, ja tutaj trochę dołem widzę, więc tam ale tak... bo te osoby też widzą dołem. Mamy z testowania tego typu gogli, które imitują zaburzenia wzroku, jest bezcenne. Różnie osoby widzą, a to widzą centralnie, a to bokami oka widzą, a to tylko cienie widzą, a to rozmazany obraz, a to na przykład w miarę dobrze widzą, a nie widzą schodów, nie widzą perspektywy. I myślę, że warto sobie to wyobrazić. Jak nalewam kawę do filiżanki, wykorzystuję słuch. Wiem, kiedy jest połowa, wiem, kiedy jest 3/4, wiem, kiedy przelewam. Korzystam z kontrastów, czyli na przykład nalewam ciemną ciecz do jasnej szklanki. Ludzie nie rozpoznają, że ja mam tak mocną wadę wzroku. Oni myślą, że ich kokietuję. Radio TOK FM.
Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Nie, nie widzi nic. Ja widzę światło. Tak, mam poczucie światła. Aby zrozumieć. Pierwsze śniadanie w toku. Pierwsze śniadanie w toku i Piotr Maślak zaprasza na program w piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj o kuchni dla serca zdrowej, czyli książce napisanej przez dwóch Krejzoli, Violettę Domaracką i Roberta Zakrzewskiego, ale też o politycznym weekendzie, który przed nami, o politycznych wydarzeniach, które za nami. Także w rozmowie z profesorem Henrykiem Domańskim po godzinie 6.25 Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Oczywiście cały czas czekam na Państwa, czyli na Państwa komentarze na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Czekam na telefony 22 44 44 044, e-maile śniadanie@tok.fm. Czekam na Państwa najlepsze przepisy na dania bezmięsne. Tak dzisiaj, dla odmiany. Mamy kilka książek. Kuchnia dla serca, zdrowie z roślin. Proszę dzwonić 22 44 44 044. To nasz numer telefonu. Tomek Kopka przeforsuje już jakiś przepis na antenie Radia Tok FM, to odwdzięczy się jednocześnie książką. Czekam na Państwa opinię także o tym, co dzieje się w Warszawie, w ogóle na każdy temat. Mamy piątek, piąteczek, piątunie, jak prawdziwi Polacy możemy sobie ponarzekać z rana na życie, na rzeczywistość, na świat, jaki to smutny. Na Twitterze już za chwilę znajdą Państwo przegląd prasy w wykonaniu Maślaka w 40 kilka sekund, dłużej po 5.40. Zachęcam bardzo serdecznie. Po 6 i po 6.25 wspomniani goście, ale co takiego dzisiaj po pierwszym śniadaniu w toku, bo przecież o tym jeszcze nie powiedziałem. Pierwsze śniadanie w toku. Pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM i dzisiaj spotka się z Państwem Piotr Maślak, czyli ja. Opowiem Państwu o tym, co w gazetach, jak wczoraj giełda wyglądała, jak waluty, najważniejsze informacje. Po 7 poranek Radia Tok FM, Jacek Żakowski dzisiaj tradycyjnie z Państwem się spotka. Po 7.20 będzie rozmawiał z Marią Świetlik z Akcji Demokracji, Akcja Demokracja, o tak, o TTIP między innymi. Po 7.40 Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy, były wicepremier, były szef MON. A po 8.00 komentatorzy w niestałym gronie Tomasz Lis, Wiesław Wodyk oraz dr Anna Materska-Sosnowska. W magazynie EKG po godzinie 9.00 Joanna Solska, polityka Radio Tok FM, Konrad Sadurski, Gazeta Wyborcza, Dariusz Ćwiklak, Newsweek. Będą z Maciejem Głogowskim rozmawiali o gospodarce, ekonomii, polityce i gospodarce i ekonomii. W magazynie Owczarek Cezary Łasiczka spotka się z Państwem po godzinie 10.00, po to, by z dr Natalią Królikowską, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, porozmawiać o tym, jaką pozycję kobiety zajmowały w Imperium Osmańskim, a jaką w haremie. Czym były haremy i czemu służyły. 11.05 Jola Starzak, Dawid Strębicki, czyli architekci z Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Atelier Starzak Strębicki o projektowaniu dla wspólnej przestrzeni. Po południu tradycyjnie Mikołaj Lizut, a nietradycyjnie Katarzyna Klich, piosenkarka, i Michał Rusinek, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej, będą rozmawiali o Polsce i o życiu w Polsce. Pierwsze śniadanie w toku. Myślę, że najwyższy to czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy 9 dzień września, 253 dzień roku. Brzask o 5.25 nastąpił. Wschód słońca nastąpi o 6.00. Zajdzie słońce o 19.05, a zmierzch o 19.40 nastąpi. Dzisiaj imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz, Aniela, Audomar, Augustyn, Aureliusz, Bolemir, Bolemira, Dionizy, Doroteusz, Drogomir, Franciszek, Gorgoniusz, Jacek, Jakub, Jan, Otmar, Ożanna, Radosława, Sewerian, Sobiebor, Sobiesąd. Sprawdzałem, czy nie ma plamki na ekranie, bo myślałem, że Sobiesad, ale nie, Sobiesąd, Straton, Ścibora, Świecław. Zdrowia przede wszystkim, szczęścia, jak najwięcej pomyślności życzę wszystkim solenizantom. Tradycja to tradycja. Wiedzą Państwo już doskonale, że osoby o rzadkich imionach mają u nas szczególne względy. I tak prezenty książkowe, imieninowe przygotowaliśmy dla wszystkich słuchających nas osób
o imieniu Audomar Bolemir Bolemira Doroteusz Drogomir Gorgoniusz Otmar Ożanna Sobiebor Sobiesąd Straton Ścibora Świecław. Wystarczy do nas zadzwonić 22 44 44 044. Tomasz Kopka odbierze swoim niskim głosem złoży życzenia oraz roześle prezenty książkowe. Pierwsze śniadanie w toku. 9 dzień września to także Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania i Światowy Dzień FAS. Nie FAS, tylko FAS. Whatever it means. Życzę osobom związanym z tymi dniami oczywiście wszystkiego najlepszego. Z Dniem Urody to wszystkim Państwu życzę. Oczywiście, bo wszyscy Państwo są piękni, urodziwi, więc wszystkiego najlepszego i cieszenia się swoją urodą. Pan Jan z Sochaczewa do nas dzwoni. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, panie Piotrze. Miałem okazję po raz pierwszy usłyszeć, jak pan Tomasz Kopka brzmi. No, miło, prawda? Miło. Tak, bardzo, bardzo miło. Taki cichy bohater pierwszego śniadania w toku. Też mi się tak wydaje. Od dwóch lat słucham, ponieważ prowadzę sklep od 5 rano. No, świetnie. I w międzyczasie zmieniłem dietę, więc... Przepis. No, mam... Tak, miałem kilka przepisów bardzo fajnych, ale moja małżonka mnie znokautowała, ponieważ ja jestem osobą gotującą w domu raczej, ale któregoś dnia zrobiła burgery wegańskie z kaszy jaglanej. To są buraki, kasza jaglana. Tak, i zamiast majonezu jest pasta z groszku. Mhm. Także bardzo fajne. Polecam gorąco, nie jest trudne w przygotowaniu, aczkolwiek nie mogę podejść do dokładnego przepisu, bo to sekret mojej żony, wie pan, no na antenie nie wypada. Ja rozumiem, sekretów zdradzać nie wolno. Tak. Ale wierzę, że są pyszne, sam takie jadam czasami. Bardzo serdecznie pozdrawiam, panie Janie, dużych obrotów życzę w sklepie, skoro od piątej czynne. Wszystkiego dobrego, proszę się nie rozłączać. 22 44 44 044. Jeżeli państwo mają jakiś ulubiony przepis na ulubione danie, nie kieruję tych słów tylko do wegan i do wegetarian, także do osób, które odżywiają się w sposób bardziej konserwatywny i tradycyjny. Ale mają przepis ulubiony na danie bezmięsne, to proszę dzwonić. 22 44 44 0 44. Kuchnia dla serca. Mamy kilka takich książek popełnionych przez dzisiejszych państwa i moich gości, Wiolkę Domaracką i Roberta Zakrzewskiego z Run Vegan. Wspomniałem o tym, jakie dzisiaj mamy święta, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Czas na zapowiedź najciekawszych wydarzeń w kraju i za granicą. Pierwsze śniadanie w toku. Na jeden dzień zbierają się dzisiaj senatorowie, po to by zająć się specustawą o rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Rozwiązanie zakładają wykup tych zwierząt z terenów z ograniczeniami przez zakłady mięsne, przerób mięsa na konserwy, a następnie zakup tych produktów przez instytucje sektora finansów publicznych. Przepraszam, że się śmieję, ale wyobrażam sobie, że oto w instytucjach sektora finansów publicznych, czyli na przykład w Ministerstwie Finansów w piątek, albo nie w piątek, to nie, bo to niezgodne z naszą tradycją, ale w poniedziałek na przykład szef przychodzi i mówi: pani Halinko, dzisiaj trzy konserwy wybierzemy z afrykańskiego pomoru świń, zestaw obowiązkowy. Jakie kiepskie poczucie humoru. 5.34, 17 sekund, piątek, piąteczek, piątonie, to można. Ustawę przygotowała PiS. To nie jedyne rozwiązanie, jakie rząd proponuje w walce z afrykańskim pomorem świń. Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje jeszcze jedną specustawę dotyczącą warunków chowu i hodowli świń. Senatorowie wbrew pierwotnym planom nie zajmą się odwołaniem z Rady Polityki Pieniężnej doktora Marka Chrzanowskiego, który w poniedziałek zrezygnował z członkostwa. Powodem jest odwołanie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Senat powołał Chrzanowskiego do Rady w połowie stycznia tego roku, był kandydatem PiSu, ale powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że rezygnacja nie wynika z żadnego konfliktu ani niepokoju wokół RPP, po prostu sprawy osobiste tak zadecydowały. Prezydent Andrzej Duda dzisiaj weźmie udział w targach 24 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wręcz nagrody, wyróżnienia za produkty najlepiej służące wojsku i bezpieczeństwu żołnierzy. Prezydent objął honorowym patronatem. Tak. Ulicami Białegostoku przejdzie dziś 16. Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Uroczystość patriotyczną, religijną, organizowana przez Związek Sybiraków. Nawet kilkanaście tysięcy osób może wziąć udział. To Polska. Cóż takiego dzisiaj za granicą? Pierwsze śniadanie w toku.
Turcja szykuje się do zajęcia kolejnego miasta, tym razem stolicy tak zwanego państwa islamskiego Daesz w Syrii, co budzi niepokój państw innych z całego świata, o czym jeszcze być może przy okazji przeglądu prasy więcej państwu opowiem. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk odwiedza kraje unijne przed szczytem zaplanowanym na 16 września związanym z Brexitem. Dzisiaj Litwa, Estonia, Szwecja. W Atenach szczyt państw Europy Południowej z udziałem przywódców Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Malty i Cypru. W Stanach Zjednoczonych trwa kampania przed wyborami prezydenckimi w Norwegii, wizyta ministra obrony Asha Cartera, Stanów Zjednoczonych oczywiście. W Bratysławie nieformalne spotkanie ministrów finansów Unii Europejskiej, a w Moskwie posiedzenie Rady Gospodarczej Wspólnoty Niepodległych Państw. Pierwsze śniadanie w toku. A w Warszawie przy telefonie w pierwszym śniadaniu w toku pani Helena z Warszawy. Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry. Przepis mamy? Mamy przepis, bardzo moim zdaniem zdrowy i smaczny i szybko go się przygotowuje. To tak szybciutko proszę, bo musimy informację. Karpaccio z czerwonym buraku, tego mroku. Ładnie kolorystycznie pasuje. Buraki skropione ostrym winnym, całość skropiona oliwą, można posypać żółtym serem. Smakuje wybornie i zdrowe. Całkowicie się zgadzam. Wie pani, pani Heleno, jeszcze czasami można pokruszyć orzech włoski i lekko można posypać. To jest można, można. Delicious. Włoski losowy, także no tutaj fantazja. Lubi pani dania kuchni bezmięsnej? Tak. To proszę się z nami nie rozłączać, pani Heleno. Tomasz Kopka za chwilę swoim przemiłym, niskim głosem panią przyjmie i powie, co tam ciekawego się dzieje u nas w pierwszym śniadaniu w toku. Za chwilę informacje gospodarcze. Po informacjach gospodarczych dokończę kartkę z kalendarza. Opowiem państwu o kilku najważniejszych rocznicach, gdyż przy okazji piątku, piąteczku, piątunia nie chciałbym państwa pozostawiać przed informacjami w mało radosnych nastrojach, w związku z czym proponuję Friday is Forever, We the Kings. Dał bardzo oryginalną cenę kultury polskiej, która często, ja akurat mam raczej do niej pozytywny niż negatywny stosunek, czyli Salma, z którego sobie nie wyobrazimy bez stosunków właśnie ze światem tureckich i tatarskich, prawda? I tutaj mam coś takiego, że pamiętamy, że Jan III... Jakby Sarmata wyglądał ze szpadą na nosie. Tak, dokładnie. Bez kontusza, prawda? Bez kaftana. Samo słowo kaftan jest tureckie. Mamy bardzo dużo zapożyczeń słownictwa tureckiego, z którego sobie nie zdajemy. No to jak spojrzymy na tego Sądnieckiego, to co widzimy? Króla, który miał u siebie w armii Tatarów, mieszkających u nas, pod tym względem Polska była wyjątkowa, że udało mu się przejść Dunaj i zaatakować Wiedeń między nimi, dlatego że wcześniej prowadził rozmowy z Tatarami krymskimi, którym się nie podobała dominacja Kara Mustafy i tak się dziwnie złożyło, że patrzyli w niebo i sobie gwizdali, kiedy my przekraczaliśmy Dunaj, że nawiązał intensywne kontakty dyplomatyczne z Iranem, Persją, próbując budować koalicję przeciwko Turkom, że rozmawiał też przed bitwą pod Wiedniem z Turkami i próbował ich przekonać do wspólnego sojuszu ze Szwecją przeciwko Rosji i był gotów nawet, i to było poparte przez Sejm i prymasa Polski, że Turcy nam oddadzą Podole z Kamieńcem Podolskim i w jednym kościele zamienionym na meczet pozostanie meczet. Pamiętajmy, że Tatarzy, którzy u nas mieszkają w Kruszynianach i Bochonikach, zostali tam osadzeni właśnie przez niego, przez Jana III Sobieskiego, który regularnie wysyłał na przykład dyplomatów na Krym, ale jednocześnie dawał im jakie zadanie, żeby sprawdzili, jaka moda najforemniejsza na Krymie, bo ubierał się właśnie w tym stylu. I można znaleźć całą taką listę przykładów, włącznie z tym, że napisał list do papieża i napisał wprost, trafnie oceniając, że nie dziwi się, że większość Węgrów walczy w tej wojnie po stronie osmańskiej, bo jest im lepiej pod panowaniem osmańskim w Siedmiogrodzie, niż pod bo mają większą znacznie autonomię, co było prawdą, niż pod panowaniem arcykatolickich Habsburgów. Tylko stuprocentowa zgoda, tylko żeby się nie przesłudzili. Może i było 20 par lat wojen między Polską a Turcją w tym kilkusetletnim okresie historii, ale nie zapominajmy o naszych problemach z Hanatem Krymskim, który był lennem osmańskim. I to już jest kwestia corocznych najazdów, to jest
parę milionów ludzi wywiezionych do, znaczy w Jasyr, do niewoli, na Krym. Ale my mieliśmy Kozaków, którzy na drugą nóżkę. Tak, to jest ten problem tego, czym było państwo w XVII czy XVI wieku, zarówno polskie, jak i tureckie, ale też gro naszych problemów z Turkami wynikało właśnie z relacji, czy z obrony przez portę Tatarów krymskich, czy też obrony ich praw do tego, żeby łupić Rzeczpospolitą i Moskwę. No tak, no tutaj znowu wchodzimy w bardzo skomplikowaną kwestię, że po pierwsze, jak mówimy o tych kilku milionach, to teraz są już badania naukowe, które pokazują, że ta liczba jest wyolbrzymiona i to trzeba uwzględnić wszystkich jeńców, którzy Tatarzy brali od Kaukazu po Iran, gdzie też się wyprawiali po jeńców w trakcie wojen. Moskwa, Rzeczpospolita, ziemie rumuńskie, Bałkany, Europa Środkowa. A często jest tak, że każdy z tych narodów mówi, od nas wzięli kilka milionów. Jakbyśmy zebrali, to by się okazało, że Tatarzy porwali wszystkich ludzi mieszkających w Europie. No tak się nie stało. Druga kwestia jest taka, że w każdej wojnie od początku XVI wieku, w jakiej Polska walczyła z Moskwą, po naszej stronie walczył Hanat Krymski. Hanat Krymski też nie kontrolował, tak samo Krzysiek powiedział o państwach. Państwo w XVII wieku to jest troszeczkę inna sytuacja niż dzisiaj, prawda? Dziś ma monopol na przemoc, powinno mieć, prawda? Według tego teorii Maxa Webera. No wtedy było tak, że u nas byli na przykład Kozacy, a sam Han Krymski nie kontrolował całej ordy. Tak naprawdę ustrój Hanatu Krymskiego przypominał ustrój Polski, bo na przykład było kilka potężnych rodzin arystokratycznych, które miały swój dwór, swoje wojsko, swoją administrację, swoje ziemie i które na Kurultaju, czyli takim zgromadzeniu, wybierały spośród jednej dynastii, czyli mieliśmy elekcję jak w Polsce, to jest właśnie na przykład element taki symboliczny, że mamy Sejm, nie przypadkiem jest w namiocie, bo w namiocie wybierano, tak samo było w przypadku Hanatu Krymskiego i Hanat Krymski sam pisząc o sobie do Polski nazywał się Republiką. To jest bardzo ciekawe, przejął tą terminologię i on walczył z nami, oczywiście te na przykład mieliśmy regularne wyprawy, tylko one często były tak, że to Hanie nie wysyłał, tylko tak samo jak nas Kozacy sobie ruszyli, prawda, na Hackę, czajkami w dół, to na przykład z Ordy szczególnie, bo pamiętajmy, my kojarzymy z Krymem i, prawda, prezydent Putin sobie wykroił półwysep, ale Hanat Krymski to była cały ten step Ukrainy i tak naprawdę formalnie pod panowaniem Hana były też Ordy, na przykład Budziaków między Dniestrem i Prutem i Ordy, które mieszkały na Bałkanach, na przykład w Dobrudży, która jest między Bułgarią a Rumunią, prawda? I na przykład Sobieski, który stracił ze swojej rodziny kilka bardzo ważnych postaci, włącznie z hetmanem Żółkiewskim. On był świadomy, że na przykład odpowiadają za to, ludzie wtedy też dzielili tych Tatarów, że odpowiadają za to ci z ordy właśnie Budziak-Dobrudża, prawda? Więc to była taka skomplikowana układanka i to, co bardzo charakterystyczne, że trzy te jakby organizmy, czyli Kozacy, my i Hanat Krymski mniej więcej w tym samym momencie zostały nie przypadkiem przez Rosję zlikwidowane. No, wszystkie kłótnie zostały rozwiązane i wszyscy zostali pogardzeni przez Katarzynę II, a potem potem Krym był rosyjski i właśnie pytanie, kiedy zawierano te rozmaite pakty pokojowe, kiedy Ukraina oddawała broń jądrową, kiedy gwarantowała sobie terytorium Krymu i tak dalej, również Turcja była jednym z takich gwarantujących, można powiedzieć, te układy. Czy Krym, to co się dzieje dzisiaj na Krymie, i Krym, on jakoś funkcjonuje w świadomości ekip rządzących czy elit tureckich jako jakieś miejsce potencjalnego wpływu, tęsknoty czegoś w tym rodzaju. A ci Tatarzy jako z kolei lud, który powinien podlegać jakiegoś rodzaju opiece tegoż państwa i tej kultury. Funkcjonuje dużo słabiej niż można byłoby mniemać przed, można powiedzieć, setki, a na pewno dziesiątki lat Tatarzy krymscy byli postrzegani jako część szeroko pojętego narodu tureckiego. Bardzo wielu Turków ma korzenie tatarskie. Tatarzy byli takim mocnym elementem w panturkistycznych ideach, które w Turcji krążyły, więc poczucie patronatu Turcji, kontroli Turcji nad innymi dbami tureckimi było bardzo mocne. Związki historyczne z Krymem również. Ale cały konflikt na Ukrainie dookoła Krymu wiązał się z zaskakująco słabą reakcją ze strony rządu tureckiego. Tutaj jakby przedecydował pragmatyzm, relacje z Rosją, postrzeganie Rosji jako stałego
partnera, z którym trzeba długofalowo układać stosunki i ograniczono się w zasadzie do symbolicznych gestów i to wydaje mi się, że na mniejszą skalę niż w Polsce względem Tatarów Krymskich. No czy na pewno ta reakcja była słabsza niż by to oczekiwali Tatarzy Krymscy. Ona była znacznie mocniejsza przez te kilka miesięcy, kiedy się pogorszyły relacje Turcji z Rosją, to wtedy Turcja była o wiele bardziej, prawda, zabierała głos i tak dalej, ale mieliśmy coś takiego, że na pewno widać było, że Turcja nie może sobie zupełnie pozwolić też ze względu na te uwarunkowania wewnętrzne, o których mówił Krzysiek, żeby ich po prostu tak machnąć ręką, powiedzieć, to mnie nie dotyczy. Bo to jest ten czynnik właśnie, że pamiętamy, że w języku tureckim słowo Türk, mamy coś takiego jak Türk Dünyası, czyli świat turecki, to jest tak samo trochę jak ruski mir, tylko w wersji soft, łagodnej, nie tak jak prezydent Putin, że chce wszystkich rosyjskojęzycznych na świecie bronić. Więc tutaj mamy coś takiego, że to jest utożsamienie, jak u nas w języku polskim też się mówi, języki tureckie i czasami języki turkijskie, prawda? Że to są, bo Turcy są największym narodem liczebnie ze wszystkich narodów mówiących tym językami tureckimi. Tatarzy krymscy są wyjątkowi. Dlaczego? Bo byli właśnie tym lennem i gdyby było coś takiego, że Osmanowie spisali nawet taki testament, że gdyby oni wymarli, coś nie nastąpiło, to na tronie mieli ich zastąpić właśnie Girejowie, czyli ci, którzy panowali w Khanacie Krymskim. Dlaczego? Bo tu był ważny bardzo ten element Wielkiego Stoku, że to byli potomkowie Dżingis Khana. I to jest tak, lud mówiący językiem turkijskim, lud, który był lennem, czyli wchodzi w ten obszar osmański, muzułmanie sunnici, szkoła hanaficka, czyli wszystko się układa w taką, że jest to poczucie plus ta diaspora w Turcji, że oni są nasi. Natomiast oczywiście Krzysiek ma rację, że ta reakcja, szczególnie na początku, była taka, że oczywiście no, była ten, to było połączenie tego pragmatyzmu też z pewnym takim strachem, szacunkiem wobec Rosji, że z Rosją można jakoś ostrzej grać na Bliskim Wschodzie, ale tutaj, gdzie prawda, Rosja mówi, że to jest jej wyłączna strefa wpływów, to trzeba być ostrożnym, delikatnym i z tego powodu myślę, że na przykład były kraje typu, nie wiem, no, u nas w regionie Litwa, która bardzo się zaangażowała, odwołując się do tradycji wielkiego księcia Witolda, który odegrał dużą, w ogóle pamiętajmy o tym, że samo powstanie, to jest ten paradoks Hanatu Krymskiego, mieliśmy my, Jagiellonowie, Polska i Litwa, duży wpływ w tym. Między innymi przez pewien czas byliśmy nawet de facto państwem takim protektorem, a Hanat Krymski był naszym wasalem. To było, powtórzyło się w 20 roku, kiedy do Ligi Narodów Tatarzy zgłosili wniosek, żeby Polska objęła i Polska była zainteresowana, Piłsudski, objęła nad nimi protektorat, tak jak były te terytoria mandatowe Ligi Narodów. Oczywiście to wszystko nie wyszło ze względu na sukces bolszewików, ale te związki są bardzo interesujące polsko-tatarskie. Pamiętajmy o tym, że jak my patrzymy na Turków, to zawsze to jest coś takiego, że to jest trochę taka matrioszka, z której można wyjąć jeszcze kolejne laleczki, właśnie na przykład relacje z Tatarami, którzy są no, integralną, krymskim integralną częścią tego obszaru osmańskiego, kulturowo-historycznego. No bo jedną rzeczą jest kwestia solidarności z braćmi Tatarami, powiedzmy takie braterstwo krwi, natomiast drugą rzeczą jest, czy braterstwo kultury, natomiast drugą rzeczą jest kwestia geopolityczna. Też oczekiwano, można powiedzieć, że było takie powszechne oczekiwanie, że Turcja zareaguje, tak? I że ta reakcja Unii Europejskiej, kiedy Putin zajmował Krym, że, no, że ta Unia Europejska, to jest wiadomo, zgniła, słaba, te kraje będą tylko słać noty protestacyjne i wymyślać kolejne sankcje, które będą działały albo nie będą działały, a przynajmniej nie dotkną elit europejskich, ale Turcja to jest jedna z podpór NATO, która ma silną armię, bardzo, bardzo aktywną politykę międzynarodową i że sama geopolityczna zmiana sytuacji na Krymie z perspektywy Turcji by może naruszać układ sił. I to była taka wielka nadzieja wtedy wyrażona, ona się okazała wielką naiwnością, tak w gruncie rzeczy patrząc z perspektywy tego, co się stało, a przynajmniej analizą co najmniej nieco na wyrost. Tak, tutaj zapomniano o tym, że przez ostatnie ćwierć wieku Turcja, niezależnie od bardzo poważnych takich strategicznych konfliktów, które są między Turcją a Rosją, i Turcja, i zresztą Rosja zrobiły bardzo dużo, żeby nie wchodzić sobie, nie deptać sobie po odciskach, żeby nie prowokować konfliktów i żeby raczej rozwijać współpracę chociażby energetyczną i wiązać się, a nie generować napięcia.
chociaż okazji do tego było bardzo dużo w ciągu minionego ćwierćwiecza, tak naprawdę nie było poważniejszych napięć między Rosją i Turcją. Mhm. Znaczy napięcia moim zdaniem były poważne. Pamiętajmy, że było zestrzelenie tego samolotu, mogło się wszystko rozkręcić. Ale to jest historia sprzed całego roku. No mieliśmy lata 90. wsparcie dla Czeczeńców, którzy diaspora działała i była aktywna, i była wojna w Rosji, a Rosja w latach 90. bardzo wspierała PKK, Partię Pracujących Kurdystanu. To były wzloty i upadki. Problem? Jechały transporty nawet z Europy, część pomocy jechała przez Turcję. No wówczas Rosjanie zwracali się jakby to, żeby jakoś tam... Tak, natomiast to rzeczywiście mamy teraz, jak na historię całą tych relacji, no okres, powiedzmy, był i wcześniej, możemy znaleźć precedensy, był ten okres, na przykład jak Atatürk budował państwo, prawda, walczył jako republika, ruch kemalistowski, no to sojusznikiem wtedy byli bolszewicy, dlatego że byli w podobnej sytuacji, że walczyli z wrogiem zewnętrznym, wybrali potem inne drogi, ale to był ten moment, gdzie zawsze można, bo to jak się teraz buduje, prawda, to zawsze jest ta polityka historyczna, się szuka takich okresów, prawda, gdzie można się jakoś zaczepić, powiedzieć, o, jest precedens. No to znajdziemy takie precedensy. Natomiast pamiętajmy, no, że problem na budowy takiego trwałego, strategicznego partnerstwa, jednym z między Turcją a Rosją, bo one mogą się zbliżyć taktycznie, to może mieć bardzo poważne konsekwencje, to jest jednak dziedzictwo historii, bo jak się patrzy na stosunek badania opinii publicznej Turków do Rosjan, no to bynajmniej tam nie ma sympatii i to jest związane, są środowiska oczywiście prorosyjskie, jak w każdym kraju, to jest związane między innymi z tym bagażem historii, że jak spojrzymy tak mniej więcej od końca XVII wieku do 1918 roku, no to przez te 250 lat przez te kraje stoczyły 11 wojen. Turcja z nikim wtedy tak nie walczyła. Te wojny trwały 50 lat i one doprowadziły do zniszczenia, to była główna przyczyna zniszczenia Imperium Osmańskiego, no, o którym tak marzy, wzdycha do niego prezydent Erdoğan. To są takie te sprzeczności, które mnie rozbawiają jak rzecznik, doradca do spraw zagranicznych prezydenta Erdoğana Ibrahim Kalın stwierdza, że zestrzelenie samolotu to była tylko taka przerwa w odwiecznie przyjaznych relacjach turecko-rosyjskie. No to mamy do czynienia z stworzeniem jakiejś wirtualnej opowieści o przeszłości tych dwóch krajów. Pamiętajmy, że te wojny też bardzo łączyły się, o czym pan mówił, z historią Polski, bo nie przypadkiem Mickiewicz umarł w Stambule, nie przypadkiem wielu Polaków zostało muzułmanami i zostało oficerami Armii Osmańskiej, nie przypadkiem mieli oni wielki wkład modernizację tego kraju. To, przypomnijmy, to jest chyba w obszarze legendy, ale ta legenda też skądś się wzięła z jakiejś atmosfery, że była ta historia z tym krzesłem wolnym na dworze sułtana i anonsowano, że poseł Lechistanu jeszcze nie dotarł przez cały okres zaborów. Tak. Mhm. Tu też można mówić o pewnej takiej geopolitycznej zbieżności między Polską a Turcją. Znaczy, Imperium Rosyjskie rozwijało się w trzech kierunkach i to one decydowały o tym, że Moskwa stała się mocarstwem europejskim, a potem jakby światowym. Pierwsze to było parcie w stronę Morza Bałtyckiego na najpierw jakieś państwa niemieckie i na Szwecję. Drugim kierunkiem to była Rzeczpospolita, która była tą barierą na ziemiach ruskich, nieruskich, które nie były Moskwą i tak dalej. Trzecim kierunkiem to była właśnie Turcja z jej wpływami i na Bałkanach, i na Kaukazie, i w całym basenie jakby Morza Czarnego. Więc z perspektywy jakby rosyjskiej, to na tych trzech kierunkach wykuwano imperialną, wielką Rosję taką, jaką znamy. I jakkolwiek relacje polsko-tureckie czy polsko-szwedzkie w różnym okresie miały swoje dramatyczne jakby chwile, czy tatarskie, one w pewnym momencie doszło do takiej konstatacji, że w sumie jedziemy na tym samym wózku, znaczy, że Rosja pojedynczo jest w stanie wyeliminować, jest w stanie wygrywać na każdym z tych trzech frontów. Takim pierwszym momentem była chyba wojna północna, znaczy, gdzie pod Połtawą szwedzki król wspierający swojego tam Stanisława Leszczyńskiego jakby w Polsce walczy z Rosją, koniec końców po to, żeby umrzeć na terytorium państwa osmańskiego. Potem to już... Nie, on zginął, Karol XII zginął w Skandynawii, walcząc Nie,
Jestem pewien. Mi się wydaje, że zginął w burcie jakiejś. Nie. Państwo sobie mogą rozstrzygać ewentualnie przez szybką referendę internetową, natomiast... Natomiast to prawda, że rzeczywiście to jest ten kluczowy moment, bo pamiętajmy o czymś takim, że my czasami nie zdajemy sobie sprawy, że jakieś bitwy w historii mogą mieć olbrzymi wpływ na historię Polski, a które są zupełnie nieznane. To jest na przykład sugestia do audycji, żeby takie odkrywać karty. Jedną z takich bitw to właśnie była bitwa w 1711 roku, zaraz po Połtawie, kiedy Turcy otoczyli Piotra I, w obozie tureckim byli m.in. Szwedzi i tak dalej, i Polacy, to początek polskiej emigracji politycznej to naprawdę Stanisław Leszczyński w Turcji, który potem motywy sztuki tureckiej i tak dalej jako pierwszy przenosił do Francji w XVIII wieku. I w tej bitwie Turcy zostali, powiedzmy, to dowództwo zostało skorumpowane i tak naprawdę poszło na układ pokojowy, który był nie, całkiem korzystny dla Rosji, jak biorąc pod uwagę, że można było zniszczyć tą armię i wsadzić sobie do klatki Piotra Wielkiego i paradować z nim po Stambule. I to by był bardzo poważny cios w Rosję, natomiast no, tak się skończyło, jak się skończyło. I to by dało oddech też Polsce, bo to by mogło osłabić Rosję. Natomiast rzeczywiście to były naczynia połączone. Jak spojrzymy na wojny Turcji z Rosją, to się okaże, że Rosja bardzo często, uzyskując te sukcesy, płaciła Austrii i Prusom właśnie terytorium Polski. Pamiętajmy, że rozbiór pierwszy Polski rozpoczął się z tego powodu, 1772, że była Konfederacja Barska, która była wsparta przez Rosję, przez Turcję. Turcja zaczęła wojnę, która się nazywa wojną polską. I wszyscy ci konfederaci, co było bardzo ciekawe, bo to był taki mocny, rzymskokatolicki, konserwatywny ruch, jednocześnie liczyli na coś takiego, to biskup kamieniecki by miał taki plan. Wchodzą Turcy do Polski, zbieramy specjalny sejm, detronizujemy Stanisława Poniatowskiego dzięki temu, że jest armia turecka i ogłaszamy nowego króla i zaczynamy reformy. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Moglibyśmy jeszcze długo porozmawiać na ten temat. Mam nadzieję, że będą, a nawet na pewno będą okazje, bo Turcja jest bardzo gorącym tematem, a wydaje się, że relacje polsko-tureckie raczej będą się rozwijać. W najbliższym czasie będziemy na ten temat wiele ciekawych rzeczy słyszeli. W przyszłym tygodniu chociażby będzie nad Świnoujściu Forum Gospodarczym, którego głównym motywem ma być właśnie relacje gospodarcze polsko-tureckie. Z drugiej strony Turcja jest niezwykle ciekawym obszarem i ważnym dla geopolityki światowej. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi byli panowie Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich, i pan Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. A ja dziękuję serdecznie państwu. Wiktor Świetlik. Za tydzień, 15 września, już mogę zapowiedzieć, będą rozmawiać Jan Żaryn i Tomasz Sommer na temat rocznicy 17 września. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. Trzy kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąś, zapraszam. Autopromocja. Minęła 6. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski ponownie zajmie się sytuacją w Polsce w związku z kryzysem konstytucyjnym. Zakończyło się 26. Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Senat rozpatrzy dziś specustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania związane z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń.
przyszłym tygodniu Parlament Europejski ponownie zajmie się sytuacją w Polsce w związku z kryzysem konstytucyjnym. We wtorek odbędzie się debata, dzień później będzie głosowana rezolucja. Uzgodnili to przewodniczący 5 frakcji: chadecy, socjaliści, liberałowie, zieloni i komuniści. Przeciwko byli europejscy konserwatyści, do których należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz eurosceptycy. Beata Płomecka. To będzie druga debata o Polsce. Europosłowie uznali, że powrócą do sprawy, bo kryzys konstytucyjny nie jest rozwiązany. Tak mówił m.in. szef socjalistów Gianni Pittella. Parlament Europejski ma prawo wyrazić swoje stanowisko. Chcemy pomóc w dialogu Polski z Komisją. To nie jest przeciwko Polakom. To motywowany ideologicznie atak na polski rząd, mówił europoseł Tomasz Poręba z Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest kwestia troski o polską demokrację. To jest kwestia, co zrobić, żeby opozycja w Polsce miała paliwo do aktywności swojej i próba, no niestety, destabilizowania sytuacji w naszym kraju. Po debacie głosowana będzie rezolucja. W projekcie mowa jest nie tylko o kryzysie konstytucyjnym. Europosłowie apelują też do Komisji Europejskiej, by zajęła się ustawami medialną, antyterrorystyczną i o służbie cywilnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakończyło się 26. Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Politycy, przedsiębiorcy, naukowcy czy samorządowcy rozmawiali o politycznych i gospodarczych wyzwaniach, przed którymi stoi Europa. W tym roku forum w Krynicy odwiedzili prawie wszyscy ministrowie. Premier Beata Szydło cały czas deklarowała wsparcie dla polskiej gospodarki. I żeby ci, którzy dzisiaj są małymi, stawali się średnimi, a średni dużymi, a duzi firmami o zasięgu globalnym. Spotkania podczas forum to nie tylko biznes, ale także polityka i dyplomacja. Obecny w Krynicy premier Ukrainy Wołodymyr Grojsman zapowiedział zacieśnienie regionalnej współpracy. Moje zaciekawienie. Zainteresowani jesteśmy jako rząd pogłębioną współpracą z Grupą Wyszehradzką. Określiliśmy kurs polityczny i ekonomiczny. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali również o przyszłości Unii Europejskiej. Uzgadniano stanowisko przed zbliżającym się szczytem wspólnoty w Bratysławie. Krynica, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Na jednodniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. Izba zajmie się uchwaloną 5 września przez Sejm specustawą wprowadzającą szczególne rozwiązania związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Nowe przepisy przewidują skup około 100 tysięcy sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy. Tak przerobione mięso ma docelowo trafiać do instytucji publicznych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wyraziła ubolewanie z powodu nieuwzględnienia przez Komisję Europejską procedury żółtej kartki w sprawie delegowania pracowników. Komisja chce, by pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej miał prawo do takiego samego wynagrodzenia, premii i dodatków jak pracownik lokalny. Propozycja zmiany dyrektywy spotkała się ze sprzeciwem parlamentów narodowych 11 państw, w tym Polski. Zdaniem minister Rafalskiej propozycja Komisji Europejskiej będzie miała negatywny wpływ na europejską konkurencyjność i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Doprowadzi ona do ograniczenia transgraniczności świadczonych usług, narusza i stanowi zagrożenie dla konkurencyjności naszych firm. Po zastosowaniu tego mechanizmu minimalnego wynagrodzenia koszty pracownicze są wyższe niż koszty pracowników lokalnych. Polska spośród wszystkich państw Unii Europejskiej wysyła najwięcej pracowników delegowanych. Od dziś szefowie państwowych spółek wynagradzani są na nowych zasadach. Nowa regulacja po 16 latach zastępuje tak zwaną ustawę kominową. Jeszcze w kwietniu, gdy projekt ustawy przyjął rząd, minister skarbu Dawid Jackiewicz mówił, że wynagrodzenia kierujących spółkami skarbu państwa wciąż będą przyzwoite. Ale bardzo transparentnie ustanawiane, w taki sposób, aby nie wzbudzały wątpliwości, czy jest to tylko i wyłącznie kwestia uznaniowości, czy ciężko zapracowane, wypracowane środki. Prezesi i członkowie zarządów, ale również rady nadzorcze będą sowicie wynagradzane, ale jednak na poziomie, który nie odbiega od rynkowych wynagrodzeń, a już na pewno nie będzie mowy o takich bizantyjskich wynagrodzeniach, jakie w ostatnich latach mieliśmy w spółkach Skarbu Państwa, czyli liczonych w milionach złotych. Regulacja zabrania zawierania tzw. kontraktów menedżerskich, które pozwalały obejść dotychczasowe przepisy. Prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, rano mgły. Temperatura od 27 do 30 stopni, tylko na północnym wschodzie, na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich niższa od 23 do 27 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Komfortowy sen przez cały rok jest teraz możliwy. Dzięki kołdrze na 4 pory roku. Już od jutra w Lidlu. Wyjątkowo miękka i puszysta kołdra. Dostępna w 3 różnych rozmiarach. Już od 89 zł. Tak, od 89 zł. Złożona z 2 części. Lekkiej kołdry na lato i cieplejszej kołdry na wiosnę i jesień. A dzięki możliwości spięcia obu części uzyskasz bardzo ciepłą kołdrę na zimowe noce. Lidl. Co tydzień coś nowego. To była reklama. 6 minut po 6. Poranek w Polskim Radiu 24. Wiesław Molak, dzień dobry Państwu. Tak niedawno był poniedziałek i zaczynaliśmy razem z Państwem nowy tydzień, a dziś będziemy budzili już piątek. To 9 dzień września, 253 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny. Wzeszło już po godzinie 6, o 6.01. Zajdzie o 19.04, czyli dzień będzie trwał 13 godzin 3 minuty. Imieniny obchodzą Aniela, Augustyn, Aureliusz, Franciszek, Piotr, Sergiusz i Ścibor. Wszystkiego dobrego. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. I sprawa będzie goniła sprawę. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu po wybuchu afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Prezydent miasta zwolniła 2 swoich zastępców. Na miejsce Jarosława Jóźwiaka, odpowiedzialnego za zwroty nieruchomości, powołała Witolda Pachla, adwokata niezwiązanego z warszawskim środowiskiem prawniczym. Opozycja ocenia, że to odpowiedź spóźniona i nieadekwatna, a całą sprawą zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Łukasz Szerajber z PiS uważa, że to niewystarczająca reakcja i na pewno nie rozwiąże problemu. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Hanna Gronkiewicz-Waltz zamiast zwalniać swoich zastępców powinna sama podać się do dymisji. Nie wiceprezydenci są wybierani w wyborach bezpośrednich, w wyborach powszechnych, a sama pani prezydent. Dzisiaj widać wyraźnie po tych zwolnieniach, do których doszło, że afera reprywatyzacyjna doszła do najwyższych szczebli władzy w Warszawie. Widać wyraźnie, że to Platforma Obywatelska ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Do dymisji wzywa Hanna Gronkiewicz-Waltz także Stanisław Tyszka z klubu Kukiz 15. Wicemarszałek Sejmu winą za błędy przy zwrotach nieruchomości obarcza prezydent Warszawy. To jest oczywiste, że osobą odpowiedzialną za przekręty na wielką skalę w Warszawie jest pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. I może zwolnić jeszcze połowę ratusza, natomiast to nie zmieni sytuacji. Gdybyśmy żyli w państwie cywilizowanym, taki polityk natychmiast podaje się do dymisji i czeka na to, co powiedzą służby śledzące tą sprawę. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej uważa, że lepszym rozwiązaniem niż dymisja będzie referendum w sprawie odwołania prezydent stolicy, o które wnioskuje część mieszkańców Warszawy. Referendum warszawskie mogłoby pokazać, jakim zaufaniem rzeczywiście cieszy się pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Przede wszystkim mogłoby zapobiec jeszcze drugiej sytuacji, w której się najbardziej obawiamy, czyli kwestii tego, żeby w mieście był przez 2 lata komisarz. Nie ma gorszego rozwiązania dla żadnego miasta niż komisarz przez tak długi okres, ponieważ wtedy nie jest realizowana żadna polityka rozwoju, tylko mamy do czynienia ze stagnacją. Szczególnie, że przypomnijmy, że gdy był komisarz z PiS-u, a Rada Miejska w większości się składa z radnych Platformy Obywatelskiej, tak naprawdę mielibyśmy pad, który nie pozwalałby na sprawne zarządzanie miastem. Sama Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza rezygnować ze stanowiska, a pomysł referendum ocenia sceptycznie. Ci, którzy chcą skrócenia mojej kadencji, to są osoby, które chcą, żeby to się nie wyjaśniło. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo w mętnej wodzie ryby łatwiej się łowi. I tak przez 27 lat te ryby były łowione. I niech Państwo nie uwierzą tym, którzy chcą referendum, którzy chcą innych działań, że oni są dla dobra Warszawy. Nie, dlatego, że będzie znowu zamieszanie, a w zamieszaniu właśnie są problemy. Podobnego zdania jest wiceprezes PSL-u Dariusz Klimczak, który ocenia, że ruch Hanny Gronkiewicz-Waltz jest rozsądny w sytuacji, kiedy atmosfera wokół niej coraz bardziej się zagęszcza. Ewidentnie jest to decyzja, która ma zatrzymać tę lawinę bardzo złych komentarzy, które rzutują nie tylko na osobę pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale także ugrupowania, które reprezentuje i z list którego zdobyła prezydenturę w Warszawie. Jeżeli dochodzą głosy dotyczące referendum, które nigdy nie jest łatwe i rzadko znajduje powodzenie, to był najwyższy moment, żeby ściąć głowy i wskazać prawdziwych odpowiedzialnych. Prezydent Warszawy zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by skończyć z dziką reprywatyzacją w mieście. Chcę to wyczyścić do cna, do dna. I chcę odzyskać i obiecuję Państwu, że odzyskam
tę działkę na placu defilad, bo nie można w sposób taki, powiedziałabym, właśnie nieuczciwy dochodzić majątku poprzez skupowanie roszczeń i poprzez wynajdywanie luk prawnych. Tak się nie godzi. Poparcie dla działań Hanny Gronkiewicz-Waltz deklaruje cała Platforma Obywatelska. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Teraz przeniesiemy się do Kielc. Piątek to ostatni dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na zakończenie kieleckich targów stoiska odwiedzi prezydent Andrzej Duda. Weźmie też udział w rozdaniu defenderów nagród przyznawanych wystawcom. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent pojawi się w Kielcach przed południem. Wizytę na targach rozpocznie od zwiedzania stoisk, a jest co oglądać. Na tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego prezentuje się ponad 600 firm z 30 państw. Ponad połowę ekspozycji zajmują produkty rodzimej branży zbrojeniowej. Prezydent Andrzej Duda weźmie też udział w rozdaniu nagród przyznawanych przez Zarząd Kieleckich Targów Defenderów. O statuetki walczy wielu polskich producentów, m.in. zakłady Mesko. Firma zgłosiła dwa wyroby, amunicję przeciwpancerną oraz następcę przeciwlotniczego zestawu rakietowego Grom. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie nazywał, czy Piorun, czy może Grom M. Jest to rozwinięcie Groma, który dalej widzi, dalej leci, wyżej jest bardziej skuteczny w zakresie rażenia. Mówi Piotr Jarmor z Mesko. Na Defendera liczy również Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, który zgłosił symulator szybkiej łodzi operacyjnej. System pozwala szkolić żołnierzy wojsk specjalnych do zadań na każdego typu zbiorniku wodnym, tłumaczy jeden z inżynierów, Jerzy Kowalewski. Synchronizacja jest platformy tej ruchomej ze stanem morza. My tutaj akurat na targach nie prezentujemy jeszcze takich rzeczy jak przepadki na fali czy coś, bo byśmy tutaj musieli sprzątać, ale jest to synchronizowane z ruchem fal. Wręczenie Defenderów to zwieńczenie trwających od wtorku targów. Tegoroczna edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na ilość wystawców. Na stoiskach można było znaleźć produkty, które prezentują polską myśl techniczną z najwyższej półki, jak chociażby podwodny dron. Naukowcy z Akademii Marynarki Wojennej i Politechniki Krakowskiej opracowali pojazd podwodny z cichym napędem falowym. Ma napęd wzorowany na napędzie występującym w naturze. W przedniej części jest on napędzany za pomocą dwóch płetw bocznych, natomiast w tylnej części mamy taki ogon po prostu. Taki ogon, tak, sztuczny ogon. Wyposażony jest w szereg sensorów umożliwiających rozpoznanie powodne, ale również nawodne. Tą instytucją zainteresowaną jest Inspektorat Wojsk Specjalnych. Czyli wojska specjalne będą mogły wykorzystać śledzika do na przykład, nie wiem, patrolowania portu, czy zobaczyć, co jest tam, gdzie ewentualnie płyną na misję, tak? Po to, żeby po prostu wspomagać tego nurka, no żeby minimalizować to ryzyko związane z wykonywaniem różnego rodzaju misji. Tłumaczy współtwórca projektu komandor porucznik Piotr Szymak. Pojazd wyposażono w kilka kamer, sensory wykrywające przeszkody oraz sonar. Śledzik jest w fazie końcowych testów. Podobne urządzenie mają na razie jedynie morskie jednostki specjalne ze Stanów Zjednoczonych. Kieleckie targi w tym roku zdominowali Polacy, bo to nasz kraj był odpowiedzialny za stworzenie narodowego stoiska. Nic więc dziwnego, że właśnie na targach szef MON Antoni Macierewicz ogłosił decyzję w sprawie programu Wisła i przyszłego systemu obrony przeciwrakietowej. Polska jest zainteresowana kupnem 8 zestawów Patriot od rządu USA. Do roku 2019 dwie baterie z gwarancją, że będą one od początku wyposażone w system ICBS, a 6, które będziemy nabywali po roku 2020, będzie wyposażony w radar dookólny. Mówił pierwszego dnia targu minister Antoni Macierewicz. Nie krył przy tym, że ogłoszenie informacji o wysyłaniu zapytania ofertowego, tzw. letter of request do USA, akurat na targach, to zabieg celowy. Podobnie mówił przy każdej okazji Bartosz Kownacki, wiceszef MON odpowiedzialny za modernizację. W Kielcach był cały czas, zwiedzając stoiska i prowadząc liczne rozmowy z producentami. Sukcesem jest to, że te targi z roku na rok są coraz większe, że jest coraz więcej wystawców. Nawet dzisiaj byłem na stoiskach takich wystawców, których jeszcze w zeszłym roku nie było. Oni tu przyjeżdżają, bo widzą, że po pierwsze jest potencjał w Polsce, ale także, że tutaj przyjeżdżają ważni z innych państw, nie tylko europejskich, i tutaj warto się pokazać. Kieleckie targi kończą się dziś, wczesnym popołudniem. Dziękujemy za informację. Z Kielca Agnieszka Drążkiewicz. 15 minut po 6. Informacje dnia w skrócie.
Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Dziś odbędzie się ostatni dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na zakończenie targów stoiska odwiedzi prezydent. Andrzej Duda w Kielcach pojawi się przed południem. Prezydent będzie też uczestniczył w rozdaniu nagród dla wystawców Defenderów. To wyróżnienia przyznawane za produkty już działające na rynku lub w trakcie wdrażania, które wyróżniają się oryginalnością i innowacyjnością. Od dziś szefowie państwowych spółek są wynagradzani na nowych zasadach. Nowa regulacja po 16 latach zastępuje tak zwaną ustawę kominową. Jeszcze w kwietniu, gdy projekt ustawy przyjął rząd, minister skarbu Dawid Jackiewicz mówił, że wynagrodzenia kierujących spółkami Skarbu Państwa wciąż będą przyzwoite, ale przejrzyste. Według ministra prezesi członkowie rad nadzorczych nie będą mogli liczyć na tak wysokie wynagrodzenia, jakie mieli w przeszłości. W Bratysławie rozpoczyna się dwudniowe nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i finansów państw strefy euro. Tematem będą m.in. kwestie związane z migracją, Brexitem oraz bezpieczeństwem. Jutro głównym tematem będą kwestie podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem walki z uchylaniem się od ich płacenia, kwestia oszustw finansowych oraz przestępstw, w tym finansowania terroryzmu. W Polskim Radiu 24 kalendarium. Kalendarium historyczne Polska. 420 lat temu, w 1596 roku, zmarła królowa Anna Jagiellonka, żona króla Stefana Batorego, ostatnia z Jagiellonów na tronie Rzeczpospolitej obojga narodów. Związana z Warszawą, dbała o wygląd miasta i jego przywileje. Ukończyła budowę pierwszego stałego mostu na Wiśle, rozpoczętą przez Zygmunta Augusta. Urządziła także dwór w Ujazdowie i rozbudowała otaczające go ogrody. Przez znaczną część życia mieszkała na Zamku Królewskim. Ulica Anny Jagiellonki znajduje się na warszawskim Żoliborzu. W 1939 roku rozpoczęła się bitwa nad Bzurą, największa operacja obronna kampanii wrześniowej, przeprowadzona siłami żołnierzy Armii Poznań i Pomorze. Pomimo początkowych sukcesów zakończyła się klęską strony polskiej. Walki trwały do 22 września. W 1939 roku zginął w czasie bombardowania Lublina Józef Czechowicz, poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego, w latach 30. związany z grupą literacką Kwadryga, autor utworów dla dzieci i szkiców o poezji, Wybór poezji, Nuta człowiecza czy Prowincja noc. Jak mówił w Polskim Radiu krytyk literacki Artur Sandauer, poezja Czechowicza była niejako prorocza. Czechowicz żył 36 lat, jeżeli dobrze pamiętam. I cała jego twórczość była niczym innym, jak oczekiwaniem rychłej śmierci. A więc miała w sobie niewątpliwie coś proroczego. Do tego stopnia, że Czechowicz nawet powiedział w jednym z wierszy, z tym słynnym żalu, ja bombą trafiony w stallach. W stallach nie pasuje, ale w bombą trafiony pasuje. Dziwnym sposobem ta śmierć była zawarta innicy w jądrze w jego życiu. Józef Czechowicz był również redaktorem kilkunastu czasopism i pracownikiem Polskiego Radia, dla którego pisał słuchowiska radiowe. W 1995 roku zmarł Jerzy Kurczewski, dyrygent, organizator i kierownik poznańskiego chóru chłopięcego Polskie Słowiki. W latach 1961-1991 inicjator Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych. Chór koncertował ponad 2200 razy na czterech kontynentach. Brał udział w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych. Występował w najważniejszych salach koncertowych świata. Przed takimi osobami jak królowa Fabiola, Richard Nixon czy Jan Paweł II. Zespół nagrał kilkanaście płyt, dokonał wielu światowych prawykonań utworów kompozytorów współczesnych. Kurczewski pisał też m.in. muzykę do sztuk teatralnych dla dzieci. O Kasi, co gąski zgubiła, bajka o krasnoludkach i sierotce Marysi. 10 lat temu, 9 września 2006 roku, zmarł Lucjan Kedryński, popularny konferencjer i prezenter estradowy, dziennikarz i publicysta muzyczny. Miał 77 lat. Lucjan Kedryński debiutował na estradzie w Krakowie w 1960 roku. Wielokrotnie był konferencjerem na festiwalach piosenki w Sopocie i w Opolu. Publiczność ceniła go za erudycję, elegancję, dowcip, urok osobisty. Niezapomniany był jego głos z charakterystycznym R. Ponad 50 lat współpracował z Polskim Radiem. Przez ponad 25 lat prowadził na antenie programu pierwszego audycję Radiowa Rewia Piosenek.
Dobry wieczór Państwu, jest mi niewypowiedzianie miło powitać Państwa na kolejnej rewii piosenek. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę nagraniem Davida Bowie. Lucjan Kedreński był laureatem diamentowego mikrofonu, którym Polskie Radio od 1969 roku honoruje wielkich twórców radiowych za ich dorobek twórczy i wybitne zasługi. Był też jednym z mistrzów mowy polskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które poprawnie i pięknie posługują się polszczyzną. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. A teraz będziemy w Krynicy. Zakończyło się forum ekonomiczne w Krynicy Zdrój. Przez trzy ostatnie dni przedsiębiorcy, samorządowcy i politycy.